Cześć, mam na imię Miłosz, witam Cię na kanale Perfumolog i zapraszam Cię na kolejny materiał, w którym to podzielę się z Wami listą swoich 10 perfum polecanych na wiosnę. Dla mnie perfumowa wiosna to taki okres przejściowy między zimą, kiedy to używamy swoich najcięższych pachnideł, a latem. Latem nie wymagamy od kompozycji, żeby była bardzo złożona, a perfumy często po prostu mają nam dać takie poczucie świeżości. Oczywiście nie znaczy to, że nie możemy używać swoich ulubionych perfum przez cały rok. Nie ma czegoś takiego jak podział perfum ze względu na pory roku. Niemniej jednak, układając swoje zestawienie, zależało mi na tym, żeby perfumy, o których za chwilkę Wam powiem, jak najbardziej pasowały do obecnej pory roku. Znajdą się więc tutaj perfumy, które w moim mniemaniu są raczej świeże, ale nie są to takie letnie psikacze. Wymagam od takich wiosennych perfum, żeby posiadały pewnego rodzaju głębie, żeby były w jakiś sposób charakterystyczne. Niektóre z tych perfum posiadam w formie flakonów, inne w postaci odlewek, ale każda z tych propozycji, które Wam za chwilę wymienię, będzie mi towarzyszyć w tym tegorocznym wiosennym okresie. Korzystając z okazji, chciałbym również zaprosić Was na swój kolejny film, w którym to podzielę się swoimi wrażeniami na temat polskiej marki niszowej o nazwie Wolf Brothers. Spędziłem kilka ostatnich dni testując zapachy tej marki i wydaje mi się, że jestem w stanie już coś o nich powiedzieć, dlatego serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Jeżeli interesują Cię zarówno recenzje perfum niszowych, jak i mainstreamowych, pozwoli Ci to być na bieżąco, nie przeoczysz żadnego filmu, a mi pozwoli rozwijać kanał. Zapraszam Cię również na swój instagramowy profil o nazwie Perfumolog. Znajdziesz tam perfumowe zdjęcia oraz mini recenzje perfum. A teraz przejdźmy do zestawienia. Na miejscu 10 Carolina Herrera 212 Men. Są to perfumy wydane w 99 roku, więc mają już trochę lat. I są totalnie zapomniane w perfumowej społeczności. Troszkę mnie to smuci, ponieważ uważam, że jest to naprawdę świetny zapach. Właśnie taki typowy zapach wiosenny. Bardzo zielony, z takim cytrusowym tłem. Ale to, co podoba mi się w nich najbardziej, to fakt, że bardzo, ale to bardzo przypominają zapach skoszonej trawy. Całość wybrzmiewa naprawdę naturalnie, więc jeżeli nie znacie tych perfum, to polecam Wam sprawdzić. Przypuszczam, że w obecnych czasach flakon można nabyć za naprawdę atrakcyjną cenę, ponieważ tymi perfumami już dzisiaj się nikt nie interesuje, a pomimo tego, że mają tyle lat, mają taki ponadczasowy charakter. Są po prostu świeże, poprawne i nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek się zestarzały. Tak jak wspomniałem, nie ma w nich nic przełomowego, ale są naprawdę świetne i naturalnie brzmiące, więc jeżeli nie znacie, to sprawdźcie. Na miejscu 9 Creed Green Irish Tweed. Są to dość dobrze znane perfumy w zapachowej społeczności i nie bez powodu. Creed słynie z tego, że robi zapachy niszowe, ale o takim charakterze mainstreamowym, łatwym w odbiorze. Nie inaczej jest właśnie z Green Irish Tweed, które mi kojarzą się z taką kwitnącą łąką, pełną kwiatów, z takim światem, gdzie wszystko budzi się do życia. Pomimo tej zielonej kompozycji, perfumy mają wyraźną głębię. Powiedziałbym nawet, że są szlachetne, mają taką nutę elegancji. Dlatego świetnie sprawdzą się zarówno na formalne okazje, jak takie typowo casualowe. Uważam, że jest to bardzo uniwersalne pachnidło, które kojarzy się właśnie z wiosną. Doczekały się wielu klonów, jednak wydaje mi się, że te wszystkie klony wyraźnie ustępują Creedowi pod względem właśnie naturalności składników. Po prostu od tych perfum bije klasa, chociaż są, tak jak wspomniałem wcześniej, zielone. Jeżeli nie znacie, koniecznie sprawdźcie. Na miejscu 8 Armani Eau de Cedre. Dla mnie jest to jedna z najbardziej niedocenianych kompozycji ostatnich lat w mainstreamie. Podejrzewam, że wielu z Was nawet nigdy nie zauważyło tego flakonu w popularnych perfumeriach stacjonarnych. Głównie dlatego, że przeważnie one gdzieś tam stoją na końcu, zakurzone, te stery są nieużywane. Dlatego, że nikt ich nie eksponuje w tych perfumeriach. Nie wiem dlaczego. W perfumowej społeczności nigdy nie natknąłem się na jakąś recenzję na YouTubie tego zapachu, co mnie szalenie dziwi, bo to genialne perfumy. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich zapachów, te są wyraźnie wieczorowym pachnidłem. I co o nich mogę powiedzieć? Ta zieloność, że tak powiem, tego zapachu wynika z drzewnych nut. Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, głównym graczem jest cedr.
Oprócz cedru mamy do czynienia również z herbatą i kardamonem, który jest naprawdę bardzo wyraźny w tej kompozycji i moim zdaniem jest to właśnie ten składnik, który dodaje takiego charakteru wieczorowego tym perfumom. Na miejscu siódmym Moschino Toy Boy. Pewnie niektórych zdziwi ten wybór, gdyż nie są to perfumy typowo wiosenne, ale już wam tłumaczę, dlaczego je wybrałem. Otóż Moschino Toy Boy to w dużym skrócie róża, różowy pieprz i owoce w otwarciu. Ale to, co sprawia, że będę chętnie używał je wiosną, to fakt, że to niesamowicie radosna kompozycja. I dlatego też kojarzy mi się z takim światem budzącym się z letargu. Z taką wiosną, kiedy wszystko kwitnie naokoło, ptaki śpiewają. I dlatego też bardzo chętnie będę je używał wiosną. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym zapachu, zapraszam was na moją recenzję tych perfum. Na miejscu szóstym Tom Ford Grey Vetiver EDP. Dlaczego uważam, że te perfumy są genialne na wiosnę? Otóż one posiadają wyraźną głębię i latem mogą troszeczkę przytłoczyć, szczególnie wersja EDP, o której mówię tutaj. Z kolei jesienią i zimą, chociaż uważam, że są to perfumy całoroczne, mogą się nie rozwinąć tak fajnie jak wiosną. Wielu ludzi uważa, że Vetiveria to taki składnik troszeczkę dla starszych nosicieli, powiedzmy, nie wiem, 35-40+. Wielu ludzi stroni od Vetiverii i zauważyłem też, że ona potrafi w takie ciepłe miesiące bardzo brzydko ułożyć się na skórze, w taki kwaśny sposób. Dla mnie te perfumy to Vetiveria idealna. W niczym nie przypomina tych takich ciężkich, takich kontrowersyjnych perfum z Vetiverią w roli głównej, jak chociażby te od Guerlain, które moim zdaniem wybrzmiewają zbyt aptecznie i są przeznaczone raczej dla starszych nosicieli. Nie, tutaj mamy całkowicie inną sytuację. Szara Vetiveria od Toma Forda to moim zdaniem synonim elegancji, nowoczesności. Te perfumy są niesamowicie przyjemne, pomimo tego, że głównym akordem jest Vetiveria. Te perfumy, pomimo takiego cytrusowego otwarcia, posiadają wyraźną głębię, a baza jest drzewna i mógłbym przysiąc, że czuję tam delikatną nutę kadzidła, której nie ma w składzie. Całość jest naprawdę bardzo fajnie zbalansowana i są to świeże perfumy z głębią, które świetnie nadawałyby się do pracy albo na jakieś formalne spotkania, do garnituru, do białej koszuli. Po prostu są piękne, sprawdźcie, jeżeli nie znacie. Na miejscu piątym Hermès Terre d'Hermès. Przypuszczam, że tych perfum nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to już chyba klasyk w naszej perfumowej społeczności, który przez jednych jest uwielbiany, przez innych nienawidzony. Ktoś, kto nie lubi Vetiverii, na pewno nie polubi się z tymi perfumami. Są bardzo charakterystyczne. Jean-Claude Elena ma taki charakterystyczny swój styl, który polega na połączeniu Vetiverii z cytrusami w taki sposób, że zapach ma taki niemal brudny, ziemisty charakter. Nie każdemu może to odpowiadać. Całość pachnie niemal mineralnie. Ten zapach to takie połączenie pieprzu, nut drzewnych, cytrusów i wspomnianej Vetiverii. Często można spotkać się z opiniami, że te perfumy polecane są raczej dla starszych odbiorców i faktycznie one mają w sobie coś takiego bardzo poważnego. Ja nie mówię, że to są perfumy dla osób, nie wiem, powiedzmy 40+, ale nie każdy może sobie poradzić z tą kompozycją. Uważam, że naprawdę jest to bardzo elegancka kompozycja, którą trzeba wiedzieć, kiedy po prostu użyć. Są bardzo charakterystyczne, troszeczkę takie ostre w odbiorze i na pewno typowo męskie. Jednak jest to pachnidło ponadczasowe. Jeżeli go nie znacie jeszcze, to polecam sprawdzić, bo przypuszczam, że za 10 lat będą cieszyły się taką samą popularnością jak teraz. Na miejscu czwartym Chanel Bleu de Chanel wersji EDT. Woda toaletowa tych perfum spośród wszystkich trzech zapachów z tej rodziny podoba mi się najbardziej. I po tych perfumach powiedziano już chyba wszystko. Jest to taki zapach bardzo uniwersalny, całoroczny, chyba najbardziej uniwersalny z całej tej listy. Jednak wiosną moim zdaniem rozwija się najlepiej. W zimne pory roku nie pokazuje swoich wszystkich atutów, z kolei latem na mojej skórze wychodzi jakaś przedziwna nuta jabłkowa. Jabłka nie ma w składzie tych perfum, ale na mnie naprawdę latem te perfumy no po prostu pachną obrzydliwie. Nie wiem dlaczego, testowałem te perfumy z różnych flakonów i za każdym razem efekt był taki sam. Te perfumy to głównie grejpfrut, różowy pieprz, imbir i kadzidło. I właśnie to kadzidło to coś, co nadaje głębi tej kompozycji. W bazie te perfumy naprawdę są bardzo, ale to bardzo przyjemne i mają pazur.
przez wielu może być używany jako taki zapach sygnatura całoroczny, bo faktycznie pasuje do wszystkich pór roku, ale moim zdaniem wiosna to ten czas, kiedy rozwijają się najładniej. Jeżeli nie zależy Ci na dużej kolekcji, powinieneś sprawdzić te perfumy, ponieważ są bardzo uniwersalne i pasują do każdej okazji. Poza tym jest to taki typowy zbieracz komplementów, który podoba się kompletnie każdemu, nie ma w nim nic kontrowersyjnego, za to jest bardzo przyjemny. Na miejscu trzecim Amouage Reflection Men. Te perfumy nauczyły mnie dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby nie testować perfum tylko nadgarstkowo, bo takie testy nie mają sensu. Po drugie, żeby testować perfumy w różne pory roku. Dlaczego? Właśnie dlatego, że te perfumy całkowicie inaczej rozwijają się zimą czy jesienią, a inaczej w ciepłe pory roku. Dlaczego o tym wspominam? Otóż po raz pierwszy testowałem te perfumy zimą i nie spodobały mi się. Stwierdziłem, że nie ma w nich nic ciekawego, że te perfumy po prostu pachną takim mdłym jaśminem i niczym więcej. Poza tym, że te perfumy są bardzo, ale to bardzo podobne do takiego zapachu jak Jean-Paul Gaultier Le Male, ten popularny marynarzyk, albo co gorsza, Cuba Gold, która kosztuje 19 zł. I naprawdę nie mogłem się nadziwić, jak można chcieć kupić perfumy, które kosztują dość dużo, które mają właśnie taki podobny wydźwięk do tych dwóch wspomnianych zapachów. Co więcej, testowałem je tylko nadgarstkowo, więc po prostu stwierdziłem, że to nic ciekawego. Perfumy są przereklamowane, za drogie jak na to, co oferują, i odstawiłem tą próbkę w kąt. Drugi raz testowałem te perfumy wiosną i właśnie cieplejsze pory roku to czas, kiedy te perfumy rozwijają się naprawdę przepięknie. Jest to niesamowicie elegancka kompozycja, gdzie w otwarciu główne skrzypce gra rozmaryn i jaśmin. Jaśmin wydaje mi się, że jest taką nutą główną, ale z czasem te perfumy niesamowicie się rozwijają. Troszeczkę się wysładzają. Czuć taki słodki, ale bardzo czysty, elegancki irys. Baza jest drzewna. Po prostu to są prześliczne perfumy, do których łatwo się zralić, jeżeli się je testuje tak bardzo pobieżnie, nadgarstkowo. Wiele osób twierdzi, że Reflection Men to perfumy unisexowe albo nawet z przechyłem w damską stronę. I dlaczego tak się dzieje? Otóż wydaje mi się, że sprawcą takiego stanu rzeczy jest neroli. Neroli często jest odbierany przez ludzi jako taki akord damski, typowo kwiatowy. I faktycznie te perfumy są o takim wydźwięku typowo kwiatowym. Reflection Men to w ogóle cały zapach to są białe kwiaty, można powiedzieć, z taką troszeczkę słodkawą, drzewną bazą. I nie każdemu się to spodoba. Ja uważam, że to perfumy bardzo eleganckie, idealnie pasujące do białej koszuli, perfumy czystości. Co więcej, przy obcowaniu z tą kompozycją mamy wrażenie, że składniki użyte do produkcji tego zapachu są najwyższej jakości. Naprawdę te perfumy pachną genialnie. Firma Amouage słynie z tego, że ma w swoim portfolio dużo takich perfum ciężkich, orientalnych, niemal przytłaczających. Uważam, że Reflection Men to taki ukłon w stronę Europejczyków. Taka chęć tak jakby zaznajomienia klienta z marką. Oczywiście ktoś, kto testuje te perfumy tak, że tak powiem, pobieżnie, ktoś o niewprawionym nosie, może uznać, że te perfumy mają podobny wydźwięk do właśnie do Cuby Gold albo do marynarza Le Male. Ale zapewniam Was, gdybyście sprawdzili te perfumy ręka w rękę z tymi dwoma, które wymieniłem, to różnica na korzyść oczywiście Reflection Men pod względem kompozycji, takiej czystości, jakości składników jest przeogromna. Serdecznie Wam polecam, pomimo tego, że są to perfumy niszowe, to uważam, że są bardzo noszalne. Na miejscu drugim Prada L'Homme. To moje ulubione perfumy z przeznaczeniem do pracy. Dlaczego uważam, że najlepsze są wiosną? Otóż latem są troszeczkę za ciężkie jak dla mnie do używania takiego codziennego, głównie za sprawą irysa obecnego w składzie. Z kolei w zimne pory roku również mogą się nadawać. Jest to dość zapach uniwersalny, nadający się na każde okazje. Wydaje mi się, że Prada L'Homme nie rozwija się zbytnio na skórze. On jest taki, ten zapach, bym powiedział, monotematyczny. Nie czujemy tutaj praktycznie nic poza irysem. Wielu ludzi porównuje ten zapach do takiej woni ekskluzywnego mydła. I faktycznie, Prada słynie z tego, właśnie z takiego mydlanego vibe'u, że tak powiem. W swoim portfolio mają sporo takich mydlanych zapachów. Ten nie jest wyjątkiem. Chociaż
uważam, że te perfumy są bardzo eleganckie. Ten Ires właśnie nadaje tej kompozycji takiego charakterystycznego, charakterystycznej elegancji. Także uważam, że świetnie się nadają do pracy. W ogóle są to chyba jeden z moich ulubionych perfum. Zapach czystości, świeżości, którym nikogo nie przytłoczymy, ale ma pazur. Ten Iris jest bardzo charakterystyczny. Jeżeli lubicie nutę irysową, to musicie poznać te perfumy. Prada L'Homme polecam. I w końcu miejsce pierwsze. Mancera Cedrat Boisé. Przez długi okres czasu nie miałem w ogóle ochoty poznać tych perfum. Dlaczego? Dlatego, że te perfumy szybko zostały zaszufladkowane jako klon Creed Aventus. I powiem szczerze, że przez ten cały wysyp tych, nie wiem, dziesiątek zapachów, które starają się imitować Creed'a, jakoś zbrzydł mi Aventus. Nie miałem ochoty poznawać niczego podobnego. I czytając recenzję właśnie tej Mancery, byłem przekonany, że to będą perfumy w bardzo podobnym klimacie. Faktycznie te perfumy mogą budzić takie skojarzenia, chociaż moim zdaniem nie są podobne do Aventusa. I są wyraźnie bardziej owocowe, nie mają tej charakterystycznej nuty dymnej brzozy i moim zdaniem są różne na tyle, że warto je poznać. Dla mnie otwarcie jest cytrusowo-porzeczkowe i mogę powiedzieć, że te cytrusy z porzeczką czuję niemal od samego początku do końca. W bazie te perfumy troszeczkę się wysładzają, pojawiają się nuty drzewne wraz dosłownie z takim delikatnym akcentem wanilii, jednak nie czuję w tych perfumach skóry w ogóle, a często czytając różne recenzje ludzie narzekali na dość mocny taki właśnie charakterystyczny akord skóry. Co więcej, jest to zapach dość uniwersalny, uważam, że nadający się na każdą okazję. I mogę powiedzieć, że jest to taki zapach o takim profilu, który może zbierać komplementy. Podoba się ludziom, z tym, że zaznaczam, że raczej są to perfumy typowo męskie. Te perfumy są wyraźnie bardziej owocowe niż Aventus i wydaje mi się, że radośniejsze. Pomimo tego, tak jak wcześniej wspomniałem, że Aventus po prostu mi zbrzydł, nie mam ochoty go używać, testować kolejnych klonów Aventusa, te perfumy bardzo, ale to bardzo mi się podobają. I będzie to mój numer jeden na nadchodzącą wiosnę. To byłoby na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czego zamierzacie używać wiosną. Czy znacie, lubicie te zapachy, które przed chwilką poleciłem. I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!